6 minut pousnej. Radio Kaszebe. Trzeba słuchać głośno. Najlepiej w samochodzie. Mam radio w łazience i włączam sobie pióro Codziennie w pracy od 7.30 do 15.30. Radio Kasiebe. Łódzkie Hospicjum obchodzi okrągły, wspaniały jubileusz 20-lecie istnienia. Do tego rusza z drugą odsłoną wyjątkowej kampanii 1,5%. Nieśmiertelne gesty. O tym, że drobne, delikatne gesty mają wielką moc, opowie nasz dzisiejszy gość Anna jochim Laguda, dyrektor Puckiego Hospicjum. Jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pani Aniu, pani Anno pani dyrektor, pani dyrektor Szpinak. Mm -hmm. Międzynarodowy Dzień, Dzień, Dzień Szpinaku. Tak nam nie o tak, co mu chodzi? Co chodzi? Międzynarodowy Dzień <laughs> Szpinaku. My pytamy dziś naszych słuchaczy e, o ulubione da, e, danie z, w, w roli głównej szpinak. Jakie jest, jest tak, są? Dla mnie to może być po prostu ryba, łosy ze szpinakiem, mm -hmm. albo pizza. Jadłam mm -hmm. naprawdę wyjątkowe. Polecam wszystkim państwu. Kiedyś niedoceniany. Myślę, że szpinak kojarzył nam się z taką stołówką szkolną, kiedy taka papka zielona wjeżała i wszyscy odwracaliśmy się, żeby nam tylko pani, która nakłada Porcję, zapomniała po prostu. z dzieciństwa a, jest, nie? Ale dzisiaj <grym> bardzo doceniamy szpinak. A dzisiaj jemy go smark, chętnie. Tak? Bardzo chętnie. W każdej postaci. Mam nadzieję, że dzisiaj kuchnia w Puskim Hospicjum również będzie serwowała pacjentom szpinak. Taki wyglądający, bardzo zachęcający, a nie jak właśnie ta papka, którą pamiętamy z dzieciństwa. Pani dyrektor, zaczniemy od jubileuszu. To już 20 lat, kawałek historii. Jakie działania były podejmowane w ciągu tych 20 lat, aby promować bliskość jako? Wartość fundamentalna. Proszę Państwa, to niezwykłe, bo dzisiaj, kiedy zastanawiamy się nad tym, co za nami, kiedy wspominamy osoby, osobę księdza Jana Kaczkowskiego, zwłaszcza w tym, w tym momencie, kiedy zbliżamy się do kolejnej rocznicy jego śmierci, to aż trudno nam uwierzyć, że to aż 20 lat za nami i że to tysiące osób, które zaufały nam, a też tysiące osób, które powierzyły nam swoje ostatnie dni. Mam nadzieję, że były to ostatnie chwile szczęścia. Jest to niezwykle wzruszające, że możemy spotkać się w obliczu tego jubileuszu. Tak wiele się zadziało, tak wiele osób, które miały. Gotowe serca do tego, żeby razem z nami być, żeby pójść tą drogę, która była drogą w nieznane. Ale my wiedzieliśmy, że to jest droga, która może przynieść dużo spokoju, po prostu dać dobro tym wszystkim, którzy pojawią się gdzieś, właśnie przy tej naszej drodze. Pani wspomina bliskość. Ja bym chciał zapytać, w jaki sposób ta. Wspomniana bliskość przyczyniła się do rozwoju Waszych działań i oferty wsparcia dla potrzebujących, bo przypomnijmy, zainaugurował to świętej pamięci ksiądz Jan Kaczkowski. Pani jest tak jakby spadkobiercą tego wszystkiego, prowadzi dalej tą misję. Miałam niezwykłą przyjemność współpracować z księdzem Janem i tworzyć od pierwszego dnia Puskie Hospicjum więc y, to ta bliskość która nas akurat łączyła taka zawodowa i to skupienie się na tym wspólnym celu było czymś niezwykle ważnym co pozwoliło nam zwłaszcza w tych trudnych czasach, pójść razem pod rękę w wybranym kierunku na początku hospicjum domowego, a później budowy hospicjum stacjonarnego i siedziby Puckiego Hospicjum, które otworzyło w ogóle miejsce, szanse dla wielu, wielu aktywności i połączenia się takiego bliskiego ludzi w tym miejscu. Panie Aniu, jakie wydarzenia planujecie zorganizować w ramach obchodów jubileuszu pod hasłem Bliskości właśnie? Wydarzeń w każdym roku już jest tak wiele stałych, że postanowiliśmy nie dokładać nowych, tylko skupić się na właśnie tych naszych, trzech wartościach bliskości, eksperckości otwartości w ramach tych działań, które mają już swoją historię. Mamy już tych przyjaciół, partnerów, tych którzy kibicują nam na co dzień, wspierają nas, którzy czekają na koncert pamięci księdza Jana Kaczkowskiego, który odbiera, odbywa się co roku na przepięknej starówce w Pucku. Planowany jest na lipiec. On będzie poświęcony bliskości, bliskości, z księdzem Janem Kaczkowskim. Mamy wydarzenie integrujące organizacje pozarządowe, wolontariuszy, nie tylko tych naszych lokalnych, ale tych, którzy przy okazji pięknej pogody Zjeżdżają nad morze i chcą wziąć udział w tym wydarzeniu. Będziemy kończyć ten rok kolejną naukową konferencją, która będzie poświęcona również bliskości i działaniom, działaniom dzisiaj tak niezwykle ważnym w opiece, w realizacji działań związanych z deinstytucjonalizacją opieki. Tematów do poruszenia jest wiele. Mam nadzieję, że wykorzystamy każdą okazję do tego, żeby spotkać się z Państwem, żeby być blisko spraw, problemów, trosk, ale też żeby szukać wspólnie w takim bliskim, eksperckim i otwartym kontakcie rozwiązań, bo tylko wspólnie możemy stawić czoła tak wielu ważnym dla nas wszystkich tematom. Wspomniała Pani, e, pani Dyrektor o znajomych, o bliskich, o ostatnie to chyba taka m, najpotrzebniejsza, że tak powiem, pomocna na dłoń, bo między innymi e, ogród zimowy, tak, e, spa, to wszystko dzięki, nazwijmy to, przyjaciołom Puckiego Hospicjum. Bliskość krzyżuje się w Puckim Hospicjum i my oczywiście jesteśmy i całą swoją uwagę kierujemy w stronę osób chorych i ich bliskich. I to jest przede wszystkim ta obecność, ta eksperckość, która pozwala być bez bólu, patrzeć z nadzieją, mimo tego, że śmierć wydaje się być bliska, ale... Nie zrealizowalibyśmy żadnego dnia, żadnego projektu tego wychodzącego ponad standard medyczny, gdyby nie obecność wielu osób, przyjaciół, dzisiaj możemy powiedzieć, bliskich, znajomych, tych, którzy nam towarzyszą od wielu lat, ale też dzięki nie tylko wsparciu finansowemu, ale też i takim poradom specjalistycznym, dobremu słowu, możemy realizować wciąż nowe projekty, które wychodzą poza nasze możliwości, bo my jesteśmy przede wszystkim medykami. We'll be right <laughs> back. A Ja tutaj zaglądam sobie na pewien, na pewien post waszego Puckiego Hospicjum i jest napisane tak, ja może zacytuję. Człowiek, zwłaszcza chory, chce mieć taką pewność, że nie zostanie pozostawiony sam sobie. Że może na kogoś liczyć, że w najtrudniejszych chwilach jest ktoś, kto chociaż podtrzyma za rękę i posiedzi obok. Każdy człowiek potrzebuje bliskości, potrzebuje odpowiednich gestów, potrzebuje ciepła, a przede wszystkim być razem. Takie gesty widzi Renata Lasota, fizjoterapeutka w Puckim Hospicjum. Gesty są niezwykle ważne w jej pracy, ale również w codzienności z drugim człowiekiem. Pozdrawiam oczywiście panią Renatę, lasotę, no i no pięknie napisane i to jest ważne, pani dyrektor. Pozdrawiamy cały zespół Pudzkiego Hospicjum wspólnie z wolontariuszami, naszymi przyjaciółmi i darczyńcami. Tak, zachęcamy do tego, żeby bliskość pojawiała się w każdej chwili, każdego dnia, żebyśmy o niej nie zapominali. Proszę pamiętać też o tym, że oprócz tej bliskości, którą możemy wyrazić poprzez słowa, pojawiają się też czułe gesty. I w tym roku kampania 1,5% skupiona jest w kontynuacji nieśmiertelnych słów. Zapraszamy do dzielenia się nieśmiertelnymi gestami. Bywają takie sytuacje różne, kryzysowe, kiedy nie tylko te związane z chorobą czy z zbliżającą się śmiercią, kiedy brakuje nam słów, kiedy jedne słowa wydają się zbyt słabe, nie na miejscu, inne zbyt poważne i wtedy jest szansa. Na to, żeby pokazać swoją bliskość poprzez czuły gest, poprzez złożenie rąk w kształcie serca, poprzez spuszczenie oczka albo po prostu zbliżenie dłoni do dłoni. Ta kampania zachęca do tego, żeby nie marnować ani jednej chwili i żeby tą bliskość okazywać sobie możliwie najczęściej, jak się tylko da. No właśnie, wywołała Pani już do tablicy tą kampanię Nieśmiertelne gesty. Po raz drugi startujecie z nią. To jest nasz drugi temat, którym się teraz zajmiemy. 1,5% podatku, jaki główny. Cele drugiej odsłony kampanii Nieśmiertelne Gesty organizowanej przez Puckie Hospicjum e, no, namawiacie cały czas. Ja wiem, że te środki są potrzebne. Im więcej, tym lepiej. My zachęcamy. Raz w roku każdy z nas, rozliczając się z Urzędem Skarbowym, ma taką okazję. I chciałabym, żeby ta okazja była szansą, na przykład dla Puckiego Hospicjum, żeby zrealizować w nadchodzących miesiącach postawione cele. Bardzo cieszymy się, że w Płocku i w okolicy tak wiele osób korzysta z naszego doświadczenia, naszych umiejętności wtedy, kiedy przychodzi taka pora, kiedy choroba staje się wyzwaniem dla, dla osób, które mieszkają bądź też tych, którzy chcą zorganizować opiekę. My w tym roku chcemy środki przeznaczyć na wybudowanie nowoczesnej wypożyczalni sprzętu medycznego. Cieszę się, bo kiedyś, kiedy łóżko wjeżdżało do domu chorego, ludziom wydawało się, że to już jest koniec, że śmierć stoi za drzwiami, a dzisiaj... Zdecydowanie wcześniej zaczynamy korzystać z koncentratorów tlenu, ze stojaków, z nebulizatorów, z balkoników, wózków inwalidzkich. Nie boimy się wprowadzenia do domu łóżka medycznego, które jest bardzo ważne, Ono poprawia jakość życia pacjentów, ma ale ono ma pomóc również opiekunom. Nie bójmy się tego, nie musimy paść na kolana przy niskiej kanapie, dźwigając po raz kolejny osobę naszą bliską, chorą. Możemy skorzystać z tego sprzętu. Dlatego dziś tak niezwykle ważna jest zmodernizowana, powiększona wypożyczalnia sprzętu medycznego, którego mamy sporalem. Gdybyśmy mieli go więcej, Państwo moglibyście skorzystać z tego sprzętu, organizując opiekę w domu, razem z hospicjum domowym, bądź też korzystając z innych form opieki. A co daje Wam tak naprawdę te 1,5%? Jest to zastrzyk finansowy, który możemy zaplanować. Właśnie do realizacji postawionych celów. Podkie hospicjum od kilku lat funkcjonuje w takiej ściśle określonej strategii. Nie możemy pozwolić sobie na takie krótkie planowanie. Oszczędzamy, mamy duże cele związane z nieruchomością przy ulicy Asnyka, i tam właśnie pierwszym etapem budowy będzie nowoczesna wypożyczalnie i zaplecze dla hospicjum domowego z powiększoną liczbą gabinetów medycznych, bo w Pucku, w hospicjum pojawiła się taka możliwość integracji tych, którzy znają się na leczeniu, na pomaganiu wtedy, kiedy jakaś choroba nas dopada. Więc mam nadzieję, że dzięki wsparciu państwa w tym roku również, bo od lat cieszymy się państwa łaskawością, będziemy mogli przystąpić do, do budowy pierwszego budynku przy ulicy Asnyka. Ale te 1,5% umówmy się, pani dyrektor, to jest kropla w morzu waszych potrzeb. Ale. Bardzo potrzebna, jak bardzo potrzebna ta kropla jest. Kropla z kroplą e, robi już dużą kroplę, więc całą, całą szklankę. My patrzymy na szklankę, która jest do połowy pełna i cieszymy się z każdej złotówki, która jest nam przekazywana przy okazji rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ale też i z darowizn, które można przekazywać nam cały rok. Jak powiedziałam, mamy przed sobą duże działania związane z nową infrastrukturą, ale potrzeby codzienne wynikające z prowadzenia opieki hospicyjnej, zarówno tej domowej, jak i stacjonarnej, są ogromne. Bardzo cieszymy się, bo jesteśmy w okresie trwającej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, który przekazuje nam po wykonaniu usług świadczenia. Wysokość niestety jest niewystarczająca do tego, żeby w takim standardzie oczekiwanym przez chorych i bliskich realizować tą usługę. A my chcielibyśmy zrobić taki kawałek nieba naszym chorym tutaj na ziemi. Więc każda złotówka, którą państwo nam przekażecie, będzie zamieniona na dobro i na profesjonalną opiekę, która sprawi, że nie będzie bolało, że nie będzie duszno, że będziemy mogli być razem. Razem to znaczy blisko nawet wtedy, kiedy jesteśmy pierwszy raz taki Sytuacji i kiedy boimy się tego. Ja wczoraj spotkałam panią w sklepie, która powiedziała: Był w hospicjum mój znajomy i nie przyszłam. Kiedy zapytałam dlaczego, pani powiedziała, że bała się tego, że nigdy nie była i bała się tego. Zachęcam państwa do tego, żeby zaufać bliskości, zaufać temu, co podpowiada nasze serce, a my państwa poprowadzimy za rękę, bo po to jesteśmy dzięki państwu. Czy się boją? Boimy się tego, że nie będziemy wiedzieli, jak się zachować, że nie będziemy wiedzieli, co powiedzieć, że może ta atmosfera, może zapach, może wygląd nas, kiedy jesteśmy chorzy, będzie tak trudny, że nie będziemy potrafili stawić temu czoła. Proszę Państwa, to wszystko to są strachy na lachy. Zachęcam do tego, żeby zainteresować się naszą stroną, żeby zobaczyć, jak wyglądamy, a kiedy ktoś bliski. A może znajomy daleki, z którym dawno nie widzieliśmy się, będzie właśnie w takim kryzysie choroby, będzie w domu, czy hospicjum, czy jakimś innym domu. Wykorzystajcie ten moment, żeby teraz, w czasie zbliżających się świąt, to dobra okazja, po prostu być blisko i zaufać swojemu sercu. No i właśnie chciałam tutaj wrócić do początku rozmowy, czyli nie zawsze trzeba coś powiedzieć, ale wystarczy być i wystarczy ten drobny gest. A powiem, że jak się wejdzie do polskiego hospicjum, to wychodzi się już zupełnie innym człowiekiem. I wcale nie jest tak strasznie. Ono zmienia te hospicjum? Na pewno. Wiele osób, które przychodzi, i zwłaszcza tych, które poszukują wsparcia opieki, często widzę taki lęk, obawę. A nawet duży strach, kiedy przekraczamy próg tego miejsca. Ale z wielką radością spoglądam na te spokojne twarze, kiedy po kilku minutach rozmowy, po kilku chwilach pobytu w hospicjum stacjonarnym, czy też tej przestrzeni, która jest poza tym domem naszych pacjentów, osoby wychodzą spokojniejsze i do nas wracają. To znaczy, że jesteśmy. Na tyle dobrze, że można nam zaufać i niech tak będzie. Ta sytuacja z roku na rok jest coraz lepsza. Pani dyrektor, w pomaganiu terminalnie chorym, bo, no bo jakby nie było, no cieszyć się ogromnym zaufaniem lokalnej społeczności. By z wielką radością. Chętnie przychodzą do Was, chętnie pytają, w czym pomóc. Jakie potrzeby? Nauczyliśmy się mówić o tym, czego potrzebujemy. Chcielibyśmy być nienarzucający się, natomiast często słyszymy od osób, które nauczyły się też i w Polsce filantropii: czemu nie powiedzieliście, że czegoś potrzebujecie? Czemu nie daliście nam znać? Więc wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom różnych osób, my komunikujemy i cieszymy się, że. Tak, wiele jest okazji, możliwości do tego, żeby każdy mógł zrobić ten mały, duży gest, który będzie tak naprawdę tym gestem nieśmiertelnym dla wielu, wielu osób, których życie na przykład dzisiaj się kończy. Pani dyrektor, nasi słuchacze przysłuchują się temu, co pani mówi. Nasz słuchacz Marian Spaczewa na radiowym Messengerze zadaje nam pytanie. Film Johnny, jakie wywarł wrażenie? Czy odzwierciedlał księdza Kaczkowskiego w pani ocenie? Mam nadzieję, że nie tylko w moje, ale w oceniu wielu osób, które miały okazję zobaczyć film i znały księdza Jana, rzeczywiście film oddaje nam kawałek takiego życia i ksiądz Jan Kaczkowski, w rolę którego wcielił się pan Dawid Ogrodnik, dla mnie to było. Uczucie absolutnie wyjątkowe, bo będąc w, w takiej bliskiej obecności z, z panem Dawidem, miałam takie momenty, kiedy wydawało mi się, że, że mam na chwilę ja na koło siebie. Więc uważam, że film był niezwykle trafną produkcją i zrobił bardzo, bardzo dużo dobrych rzeczy ludziom, którzy myślą o śmierci, a mają też kogoś ciężko chorego wokół siebie i nie wiedzą, jak się zachować. Jest dużą inspiracją dla tych, którzy nie mają za sobą doświadczeń towarzyszenia osobom chorym, ale też spowodował obudzenie się takich wspomnień i, i poleciała niejedna łza u osób, które oglądały ten film, kiedy wspominały, Bliskich, którzy chorowali, do których przyjeżdżał ksiądz Jan Kaczkowski, albo którzy spotykali się z nami w hospicjum stacjonarnym. Więc film bardzo ważny, ponadczasowy, dotykający niezwykle ważnych tematów, kryzysów. Nie tylko kryzysu choroby, ale też kryzysu życiowego. W Puckim Hospicjum dzieje się magia i, i zachęcam Państwa do tego, żeby nam towarzyszyć. Niekoniecznie korzystać z opieki, ale jeśli jest taka potrzeba, to wtedy też zapraszam. Proszę Państwa. Jane, czyli Ksiądz Jan pewnie przysłuchuje się naszej rozmowie teraz. Ja mam pytanie a propos szpinaku. Czy pamięta Pani, czy Ksiądz Jan lubił szpinak? Nie, nie, pa nie pamiętam. O szpinaku nigdy nie rozmawialiśmy, ale znając jego. Mógłby pogrzebać widelcem w szpinaku i zrobić odpowiednią minę, albo pokazać nam odpowiedni gest. Ja już, ja już to widzę. Płuckie Hospicjum obchodzi okrągły, wspaniały jubileusz, 20 dwudziestolecie istnienia. I do tego rusza z drugą odsłoną wyjątkowej kampanii, 1,5%. Nieśmiertelne gesty, a o tym opowiadała Anna Jochim Labuda, dyrektor Płuckiego Hospicjum. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Radio Kaszebe. Radio Kaszebe. Kiesmy w